Cześć. Może odkrywasz sobie miejsca, o których myślisz, są jakoś zablokowane, nie ruszają się, nie mogę czegoś w sobie zmienić. Coś jest takie sztywne, jak taka jakaś zastygła kula i blokuje mnie to. A chciałbym, żeby z tego było coś. I wtedy Ewangelia daje nam przepiękną obietnicę. Dla Boga nic nie jest niemożliwe. I tam jest takie użyte fajne słowo, adynamo, czyli Bóg jakby nie jest bezsilny, aby zmienić w nas to. Skąd ta myśl? W ostatnich słowach Ewangelii jest właśnie użyte takie zdanie w odniesieniu do Marii, do Elżbiety, że dla Boga nie jest nic niemożliwe. Bóg jakby nie jest bezsilny w stosunku do nas. Nie chodzi o jakieś zmiany na zewnątrz nas. Chodzi o zmiany takie, które poruszają coś w nas i zmieniają. Dlatego, że Maria używa słowa: ma mi się stać według Twojego słowa. A dokładnie tam jest słowo, które możemy powiedzieć, jakby urodzić się coś we mnie, coś zainicjować, coś, co wyznacza jakiś kierunek dalszych zmian. U niej, w jej przypadku, to oczywiście narodziny Syna Bożego, ale przecież te słowa odnoszą się i do Elżbiety, słowa o nim, braku bezsilności Boga, ale także do wszystkich nas w sensie duchowym i do Maryi w sensie także duchowym, że ma się jej wydarzyć nie tylko narodziny Jezusa, ale także cały ten proces z tym związany, prawda? Czyli możemy w to wierzyć i ta Ewangelia jest takim mocnym słowem dla nas, że w miejscach, w których widzimy, że no coś nie może, Maria mówi, jak mi się to stanie, jak to jest możliwe, to właśnie w tych miejscach, w których my nie widzimy, coś może być dla nas, że jest stałe, że jest niezmienne, że to jest jakiś opór, jakaś blokada, jakieś coś, to może się poruszyć, zmienić, zainicjować nowe życie w nas, bo Jego moc i siła oddziałuje na to, właśnie na te punkty, po których straciliśmy nadzieję. I widzisz, dzisiaj znowu zaskakuje mnie ten tekst, który towarzyszy nas całym tym roku już kilka razy i ciągle możemy w nim znaleźć nowe podkłady, nową nadzieję, nowe słowa, które nas zdumiewają i dają nadzieję. Tego Ci życzę. Dzięki.